Cześć, witajcie. Dzisiaj zapraszam Was do Łodzi, do mojego miasta rodzinnego, w którym to pokażę zrewitalizowaną niewielką uliczkę znajdującą się w dzielnicy Śródmieście. Dla wielu Łódź kojarzona jest m.in. z manufakturą lub ulicą Piotrkowską, zwaną Pietryną. Niedaleko Pietryny, między ulicą Wschodnią a Kilińskiego, znajduje się niewielka, bo licząca troszkę więcej niż 300 metrów, ulica Włókiennicza. Uliczka dawniej nie była chlubą miasta, gdyż m.in. stare, rozwalające się kamienice nie dodawały jej uroku. Ponadto zła sława uliczki ciągnęła się za nią latami. Jednak w ostatnim czasie nastąpiła radykalna zmiana na wielki plus. Odnowiona uliczka, nowe ławki, odremontowane kamienice, niestety nie wszystkie, naprawdę robią robotę i cieszą oczy. Przed wojną ulica Włókiennicza nazywała się Kamienna, natomiast w czasie okupacji niemieckiej Wonsteinstrasse. Uliczka słynna jest dzięki piosence Agnieszki Osieckiej Kochankowie z ulicy Kamiennej z końca lat 50. XX wieku. A pod numerem 11 stoi dom Hilarego Majewskiego, łódzkiego architekta. Tak, zdecydowanie warto ją zobaczyć i na własne oczy przekonać się, jak z brzydkiego miejsca zrobić coś, co przykuwa wzrok. Niestety, nie posiadam zdjęć lub filmu ulicy sprzed lat, ale w sieci bez problemu możecie je znaleźć i porównać to, co było, z tym, co jest.
Pasaż Hilarego Majewskiego to nowe miejsce w śródmieściu Łodzi. Znajduje się między ulicą Włókienniczą a Jaracza i zastąpił dziki parking znajdujący się tutaj wcześniej. To miejsce, w którym można spędzić wolny czas, pobawić się z dzieckiem, czy po prostu przyjść i porozmawiać ze znajomymi. Dla Milusińskich jest tutaj ogrodzony plac zabaw. Pojawiły się ławki, altany, stojaki rowerowe oraz fontanna. Posadzono drzewa, krzewy, pnącza, byliny oraz trawy ozdobne. Nawierzchnia została wykonana z płyt kamiennych oraz betonowych. Zakres robót obejmował również remont oraz naprawę kanalizacji, sieci wodnej, sieci gazowej oraz wykonanie sieci grzewczej dla pobliskich kamienic. Przebudowana została także sieć elektryczna z wymianą istniejącej infrastruktury oświetleniowej. Pozdrawiam!